Witam Was ponownie, z tej strony Jarek, razem z moim uczestnikiem podróży, Dominikiem Gaussonem. Znajdujemy się po ciężkiej przeprawie z jednego zbiornika, w którym w poprzednim odcinku zwiedziliśmy wiadukt zniszczony kolejki wąskotorowej. Teraz znajdujemy się, jest trochę opisane rzeczy o właśnie miejscowości Garbatka. Letnisko. Dobra, jak zaczniesz... I oczywiście Garbatka, letnisko to miejscowość, gmina, w liczbie ludności ponad 3000 osób. Pierwotnie wieś była własnością rodziny Ślizów, Herbu, Adwadniec, następnie Kochanowskich i Benedyktynów Sieciechowskich. Duży wpływ na rozwój Garbatki miało wybudowanie kolei carskiej około 1885 roku, zwanej Iwan Grodzko, Dąbrowską, zwaną później Nadwiślańską. W okresie międzywojennym w Garbatce znajdował się zarząd nadleśnictwa lasów państwowych oraz tartak trzytrakowy ze solarnią membli, skład węgla i narzędzi rolniczych, a także skład wyrobów ceramicznych. I istniała tu też wytwórnia organów kościelnych oraz destylarnia żywicy. W tym czasie Garbatka zasłynęła jako kurort letniskowy, powstały liczne pensjonaty i wille, niektóre z nich do dziś zachowały swój urok. Za czyny męstwa i odwagi w czasie II wojny światowej Garbatkę oznaczono krzyżem walecznym. Nie czytaj to. Mikroklimat. Otaczające Garbatkę drzewostany sosnowe mają specyficzną aurę, zapach i świeżość powietrza. Latem zapewniają kojący cień, zimą zachwycają zielenią. Substancje lotne wytwarzane w unikalnym środowisku tych lasów posiadają właściwości dezynfekcyjne. Tonizują układ nerwowy oraz obniżają ciśnienie krwi. Żywica pozyskiwana w tutejszych lasach była cennym surowcem przetwarzanym w niej istniejącej już dziś destylarni żywicy w Garbatce letnisku. Znajdujemy się nad brzegiem zbiornika retencyjnego na rzece Krypiance i na skraju położonego nad nim ośrodka wypoczynkowego Polanka. Kierując się w prawo, zatoczysz pętlę i wrócisz do przystanku drugiego. Ścieżka w lewo poprowadzi cię do miejscowości Garbatka Letnisko. Po drodze miniesz siedzibę leśnictwa Molendy. I to właśnie jest oczywiście zabudowa letniskowa w Garbatce Letnisku. Zdjęcie. Oczywiście mamy spała blizna po żywiceniu. Tak właśnie wygląda. I oczywiście dawna destylarnia żywicy w Garbatce Letnisku właśnie jak wyglądała, kochani. A teraz przejdziemy na ten zbiornik kolejny. Tutaj na Polance to jest właśnie zbiornik. Obok znajduje się właśnie po mojej lewej stronie, tam przy tych drzewach znajduje się budynek. Mamy tutaj, jak widzicie, krótkie molo, most. Oczywiście z pomostami, na których i plaże, na które uczęszczają w wolnym czasie oczywiście mieszkańcy Garbatki, Letnisko i okolicznych wsi. Tak więc oczywiście, kochani, zachęcam tutaj do... Jak ktoś mieszka w Garbatce, Letnisku, w gminie, no możecie z daleka, tak jak my, przyjechać na przykład z Pionek. Oczywiście i możecie tutaj spędzić aktywnie czas, szczególnie w okresie letnim. No. Tak więc na razie tyle z tego nagrania. Zapraszam na następne. Może jak coś znajdziemy ciekawego, to jeszcze Wam opowiemy. Trzymajcie się. Cześć. A mówił dla Was Jarek i nakręcał całą wycieczkę podróży szanowny Dominik Gausson.